Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku Fantazja Malcza, cykl opowiadań wiedźmińskich, który prowadzę ja, czyli Malczu. Malczu mistrz. Czyli pan Michał. Po prostu Malczu. Okej. To idziemy dalej. A jeśli o to chodzi, to ja tworzę opowiadania na freestylu. Bez pisania, sporządzania scenariuszy, pisania kwestii. Prosto z myśli, prosto z głowy idzie. Co z serca, to z głowy, także luz. Dobrze. Więc, moi kochani. Jestem na szlaku, jadę ze zbrojnymi z Redanii, z hrabiną Angeliną do Redanii. Sprawa wygląda następująco. Zostanę polecony przed królem Radowidem VIII. Także jedziemy z tematem. No i ja jestem właśnie teraz, wjeżdżamy do stolicy Redanii, do miasta Tretogor. Takie wielkie są dwie wieże, taka brama żeliwna i kamienna. Także wjeżdżamy do Tretogoru. Ja mówię tak, hrabino Angelino. Niech mi pani powie, czego mam się spodziewać, gdy spotkam się z królem Radowidem VIII, przywódcą Redanii, królem Redanii, wielkim świętym królem Redanii, przywódcą, zwierzchnikiem kościoła wiecznego ognia. O Malczu, 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 spokojnie, Michał, Michał, czarodzieju Michale, spokojnie, ja cię wprowadzę, ja cię... Wyblustuję, nie bój się nic, nie bój się, kochany! Ja, hrabina Angelina, cię wychwalę! A jak także się nie martw, pokazałeś klasę, jesteś bezsenny, jesteś... My się biliśmy już szósty dzień na tym szlaku, nas już gazka została, a ty wparowałeś, zaszachowałeś te mroczne gobliny i to wszystko... Swoją drogą, kochany, to będziesz musiał z naszymi czarodziejami i magami z stolicy i z Nowigradu naradzić się i naradzisz się. I jeśli cię król Radowid VIII zatwierdzi, to naradzisz się z Radą Czarodziejską i powiesz to, co widziałeś. Bo moim zdaniem to te kule i utopce były jakoś magicznie zmutowane. To nie było normalne. Sami przyznasz dobrze, że zwykłe utopce i kule takiej siły i pary w ręku nie mają. A te były zbrojne i nawet na koniach. Dobrze się ze mną zgadzasz, że sprawa jest warta uwagi i zbadania i do głębszej analizy fachowej? Tak, hrabino Angelino, zgadzam się z tobą w 100%. Trzeba to sprawdzić, przeanalizować, dokładnie zbadać. Nie można tego zostawić byle przypadkowi. To na pewno nie był przypadek. Ktoś za tym stoi, bądź też jakaś zła siła i organizacja. Ja to rozumiem, tylko proszę jedno. Słucham cię, Maciu. Ja chcę mieć, jeśli będę miał mieszkać na dworze królewskim, tak, Malczu? To chciałbym mieszkać w... Słyszałem o takim mieście dużym, portowym. A to nie bać się, chłopie! Wszyscy magowie, czarodzieje i królewcy mieszkają w Nowigradzie. Kochany, ja tam swoje włości mam, rozumiesz? Się nie bać, ty mnie uratowałeś, ja ci załatwię luksusowy pałacodworek. Nie martw się, chłopie, będziesz miał ogrody piękne. Jak dowiesz się,
Król, że ty mnie uratowałeś, że życie mi uratowałeś, że wszyscy zbrojni padli, a ty nas uratowałeś, to ty będziesz miał bajka marzenie, chłopie. Ja ci gwarantuję, naprawdę. Redania cię pokocha. Ty jesteś piękny, boski i święty, kurde, człowieku. Malczu, Michał, czarodzieju Michale. Poza tym ja jestem faworytą królewską, ukochaną wnuczką króla Redanii jestem, po matce Pelagii, także luz chłopaku, dostaniesz przydział królewskiej posiadłości w Nowigradzie i może jakieś i też może jakieś fajne komnaty w Tretogorze. Będziesz git, Malczu, ja ci zapewniam. Masz tą murbeton, total odpał, supreme motherfucker. Dobrze, hrabino Angelino, dobrze, hrabino Angelino. Dziękuję. To teraz, Malczu, idziemy. Najpierw wejdziemy do gospody, coś zjemy. Napiję się kawy, bo i to z wkładką, ja ci mówię, z kawy z prądem sewalnej, syropem klonowym. Bo te nerwy, to wszystko. No po prostu, Malczu, zanim się przedstawimy przed królem, to wiesz, musisz zjeść, musisz się umyć i musisz jakoś wyglądać. Nie można tak, że od razu trzy po trzy się wpakowujemy przed króla bez przygotowania. Musisz się dostaniesz ciuchy luksusowe, perfumki i musisz się posilić. I my ci wszystko potem zabierzemy cię przed króla Radowida VIII, przywódcę Redanii i będziesz służył dla Redanii jako mag królewski bitewny. A jeśli masz inne jeszcze też cechy i talenty, to też skorzystamy bardzo chętnie, mój ty kochany, tak? No, oczywiście, hrabino Angelino. O, czyż oczywiście. Nie widzę żadnego sprzeciwu, moja, proszę pani. No problem, mów na mnie Angelina i będzie. Dobrze, Angelino, dobrze, hrabino Angelino, nie ma sprawy. Dobrze, to może Marzu, najpierw coś zjedzmy, a potem pójdziemy do szewca. Uszyję ci jakieś piękne sukna eleganckie, dobrze? Dobrze. Tutaj zaraz za rogiem, za bramą, na głównym ryneczku jest taka pyszna restauracja Motherfucker. Tutaj się fajnie zje. Tutaj są fryteczki francuskie i belgijskie. Jest kurczaczek panierowany, taki są ziemniaczki, sałatki, surówki, rybka w panierce, filety, wszystko. Kurde, człowieku, a jaka pyszna herbata grejpfrutowa jest. O, a jaki deserek, kurde, człowieku. Zjemy, poślimy się i idziemy po ciuszki, dobrze? Dobrze, hrabino Angelino, dobrze, już otwieram ci drzwi do gospody. Już ci otwieram drzwi. O, dziękuję, jakiś ty szarmański, dziękuję, dziękuję. Stuku puku, stuku puku. Hej! Polewaj tę kolejkę! Właśnie ten odgłos dobiegający. Skaczmy. Jak ja ci kurde pokażę, ja zjem 60 pierogwaty, kurde, guzik z tego będziesz miał! Powiedział grubas do chudego. No. Także ja zamawiam, kelner, ja zamawiam dwie porcje pierogów, jedną dużą porcję bigosu, jedną dużą porcję frytek belgijskich, dwie porcje pire ziemniaczanego z boczkiem i oczywiście na koszt firmy najlepsze wino mszalne La Poupa. I dla malcza golonka nadziewana pieczarkami. Łez, golonka, pierogi, śpirez ziemniaczany. Chcesz może jeszcze coś, jeszcze malczu? Ja bym zjadł sałatkę jakąś i jeśli by można, to ja bym chciał coś bezalkoholowego, na przykład kwas chlebowy czy coś, bo ja po prostu jestem bezalkoholowiec, ja alkohol rzadko, tak, ale no problem, mistycyzm, szlachetność duszy,
postrzenie alkoholowe przeciwko żywym też cenimy, też palimy. To co jeszcze z jedzenia byś chciał? Kawa, herbata, sałatka, pierogi, pire ziemniaczane, kotlecik jakiś i będzie git. I jakieś piwko albo cytr, napój jabłkowy jakiś. To słyszałeś, kelner. Polewaj, podawaj. Jedziemy z tematem. Mniam, 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 lask, mniam, 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 lask, mniam, 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 lask, mniam, 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 lask, mniam, 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 mniam. Po dłuższej chwili przed, wychodząc przed gospodę, o siłach mu tytanicznego żarłoka i z pełnym brzuszkiem kontynuujemy rozmowę. O, hrabino Angelino, ale pyszna uszczta. Naprawdę, coś boskiego. Rewelka. Dobra, Malczu, a teraz chodź, pójdziemy ci uszyć sukno, tak? Uszyjemy ci sukno, kupimy jakieś ciuchy. O, na przykład te tutaj by były dobre. Tutaj jest obok taki krawiec szewc. To weźmiemy ci sukna, ciuchy kupimy na rozmiar. Takie tu są najlepsze. Płaszcze gotyckie dla magów chrześcijańskich gotów to pasuje. Dla chrześcijańskiego gota maga to pasuje, mistyka. Także amen omeny, gotikany, kurde, lapupany i w ogóle lasandara na cumbara ma bumba. I w ogóle ala afrikatana, ala arystokrat. Wszystko będziesz miał git. Dobrze. To tak z grubsza. 3 godzinki po obróbkach krawieckich. Uszyto na mnie i poprawiano taki piękny płaszcz gotycki ala arystokrata fantazy z piękną, jedwabną, bawełnianą koszulą, kamizelką, spodniami. Do tego jakiś naszyjnik, bransolety i oczywiście jakiś taki fajny dodatek do kieszeni, czyli serwetka jakaś taka fajna. Dobra, i teraz oto jestem gotowy, przygotowany. Idę przed oblicze króla Redanii, Radowida VIII, razem z hrabiną Angeliną. Wkraczamy do sali tronowej i idziemy. Jestem zdeterminowany, jestem spokojny, jestem pewny siebie, jestem w szoku, ale jestem i wiem, że jestem. Dziadku, dziadku! O wnuczko, kochana Angelina, co? Gdzie ty się podziewałaś? Dlaczego tak długo nie było cię? Jak tam wróciłaś z podróży? Dziadku, jak wracałam, to nas zaatakowały takie demoniczne stwory, demoniczne utopce i kule na koniach, zbrojne, czarne. I my się broniliśmy 8 dni, zostało mi tylko 6 zbrojnych i wszyscy już, kurde, nie wytrzymywali. Gdyby nie czarodziej Michał, czyli Malczu, mistrz z innego wymiaru, to po prostu, który przybył nam z odsieczą, bo był na szlaku, to byśmy byli wszyscy martwi. A on przyleciał, lewitował, fruwał i rozprawił się z demonami, z potworami raz, dwa. Ty to, dziadku, musisz go zrobić bitewnym magiem i królewskim magiem i przetestować jego wszystkie umiejętności. Bo chłopak jest rewelacyjny. Na 2 hity wszystko zdzielił sam. I to bez problemu. A zbrojnych było setki. A to były demoniczne, złe stwory. Gdyby nie on, to bym ja już dawno nie żyła. Naprawdę, dziadku. Proszę. Michał mi się bardzo podoba. Jest fajny gościu. Wypropsuj go. Zatrudnij go jako królewskiego maga bitewnego. Niech będzie u nas też jakiś Michał, jakiś Michał, nasz Malczu mistrz. Na Malcza zatrudni.
Dobrze. Twoje słowo jest święte. Słowo zatrudnię. Tylko chciałbym porozmawiać z Michałem na osobności. A mogę ja towarzyszyć? Nie, wnuczka, ja chciałbym rozmawiać w cztery oczy. Chciałbym sprawdzić Michała, dobrze? Dobrze, dziadku. Zatrudnię, będę płacił. Przydzielimy, skoro on cię ocalił, to on powinien podlegać pod ciebie. Więc ja myślę, że damy Michałowi pałac, zamek w Nowigradzie, zaraz przy twoim pałacu, z ogrodem pięknym i w ogóle. Tylko ja chciałbym porozmawiać z Malczem na osobności. Tak szczerze, rzecz, chcę go po prostu sprawdzić. Damy mu pałac i fuchę w Nowigradzie. I ty mówisz, że Michał jest bitewny? Tak, jest cholernie bitewnym magiem świętego ognia. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Chyba jest magiem świętego wiecznego ognia. A Michał tam mi mówił, że jest synem... Michał, czyim ty synem jesteś, tak jak się chwaliłeś mi w karocy? Ja jestem synem Yennefer. Ja jestem synem Yennefer i Geralta z Rivi. Tylko jestem świętym, boskim dzieckiem, niespodzianką, spłodzonym przez nich w innym uniwersum, w innym świecie. I przybyłem tutaj oto, po prostu przybyłem, jestem tutaj w tym świecie, po prostu żeby po prostu moi mieli uratować pewne, żeby po prostu wezwaliście mnie, po prostu do pomocy jestem, tak? I mam pracę od świętych aniołów i świętych i duchów. Mam pracę. Także ja po prostu jestem po to, żeby pomóc. Michał, spójrz mi w oczy. Masz na szyjnik jakiś wiedźmiński potwierdzający to, że jesteś synem Geralta z Rivi? Tak, mam. Pokaż go. Proszę bardzo, oto on. O kurde. O kurde! Ma naszyjnik wiedźmiński. Spójrz na to, Zygfryd! Spójrz! Zrejestruj mi ten naszyjnik pomocy. Czyj to jest? Czyj ten naszyjnik wiedźmiński jest? Autentyczność mi sprawdź. Zygfryd, mój mistyku. Mój rejestratorze. Już, król Radowidzie VIII, już. Szuruburu. Jezus sicku! Geralta z Rivi zobaczyłem! I Yennefer! To jest... On nie kłamał, król Radowidzie. To jest syn Geralta z Rivi i Yennefer. On przybył nam z odsieczą z innego uniwersum. On podróżował astralnie duchem i trafił tu do nas na polecenie Geralta. Geralt się z nim skontaktował jako dusza święta. Michał ma misję świętą do wypełnienia, ale może bezproblemowo przyłączyć się do nas i nam pomóc. To nie wyklucza jedno drugiego. Michał jest oryginalnym dziecką niespodzianką od Stwórcy, od Księżyca i od Słońca. Jest synem pierworodnym Geralta i Yennefer. Jest boskim dzieckiem szczęścia, jest solarnym dzieckiem. Co to jest solarne dziecko? Michał, masz fuchę. Będziesz królewskim magiem bitewno-użytkowym. Masz pałac w Redanii. Masz pałac na dworze królewskim w Tretogorze. Wszędzie tam, gdzie ja będę, i gdzie będę ja i Angelina. I masz pałac i ogrody w Nowigradzie. Będziesz nam służył. To jest początek twojej historii w służbie dla Redanii.
Dziękuję, że ocaliłeś moją wnuczkę. Idź, wypocznij. Odpocznij, Michał. Dobrze, królu Radowicie. Do widzenia. Idę się może zdrzemnąć. Zdrzemnij się, Michał. Odpoczywaj. Dam ci następne wytyczne. A teraz wypoczywaj. Kiedy ty teraz odpocznij, dostaniesz ode mnie jakieś wytyczne, jakieś zlecenia. Ty teraz jesteś królewski mag. Bitewny. Odpoczywaj. Dobrze, król Radowidzie VIII. Dobrze. Idę wypocząć. Przyszykujemy ci komnaty. Komnaty już powinny być przyszykowane. Odpocznij, Michał. Dobrze, król Radowidzie VIII. Dziękuję, panie. Dziękuję. Mogę już mój naszyjnik, bo to dla mnie ważne. Masz. Synu Geralta z Rivii. Czarodzieju Michale. Synu Yennefer. Trzymaj się zdrów. Hej. Koniec opowiadania piątego. Przygoda w Redanii. To byłem ja, czyli Malczu. Ciąg dalszy nastąpi. Fantazja Malcza. Cześć.